Nowy rok, nowa ja? Czy to w ogóle możliwe, żeby zmiana kalendarza, zmiana jednej cyferki w dacie przyniosła jakieś rewolucyjne zmiany w naszym życiu i to jeszcze na lepsze? Szczerze mówiąc wątpię, ale myślę, że jest to świetny moment w roku, w którym możemy się zatrzymać i naprawdę z mocą wejść w ten nowy rozdział naszego życia. W związku z tym chciałabym Cię serdecznie zaprosić na bezpłatny webinar, który odbędzie się 28 grudnia. Webinar pod hasłem Wdzięcznie zakończyć, z mocą zacząć, o planach noworocznych. Podczas webinaru dowiesz się, jak podsumowywać rok i dlaczego w ogóle warto, jak to zrobić, żeby było owocnie. Na co zwrócić uwagę podsumowując rok? Czy warto wybierać słowo roku? Jak zabrać się do planowania nowego roku? Dlaczego warto i jak to zrobić? Jak zabrać się do planowania nowego roku, albo też jak nastawić serce na nowy rok i o co chodzi w tych postanowieniach? Jakie postanowienia warto podejmować? O jakich celach warto pamiętać? Mówimy o tym, jakie narzędzia mogą nam pomóc w realizacji tych planów noworocznych. Pojawi się także kalendarz kobiety, który może być jednym z nich. Aby wziąć udział w webinarze, zapisz się. Dzięki zapisowi będziesz miała też dostęp do nagrania oraz do materiałów dodatkowych, pomocnych właśnie w tym momencie podsumowywania i planowania. A jeśli się nie znamy, to ja nazywam się Kasia Marcinkowska, jestem autorką projektu Ubogacona i od ponad 10 lat towarzyszę kobietom w formacji serca, tworząc różne materiały pomocne właśnie w tym. I głęboko wierzę w to, że organizacja, planowanie jest jednym z ważnych elementów naszej formacji, naszego stawania się prawdziwie ubogaconymi kobietami. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia.